Teraz o problemach mieszkańców Staszowa. Gdy jadą tiry, trzeba chować się w rowie, a dzieci muszą chodzić do szkoły polami. Staszowianie walczą o modernizację ruchliwej trasy Połaniec-Jędrzejów. Na razie bezskutecznie. To trasa ze Staszowa do Jędrzejowa. Przy ulicy Oględowskiej zapada się asfalt i nie ma bezpiecznego pobocza. A w dodatku na skrawku gruntu, który oddziela jezdnię od rowu, dziura na dziurze. Nie ma chodnika. Nie mam jak z tym dzieckiem wyjść ni na spacer, bo pobocza w ogóle praktycznie nie ma. Przydałby się chociaż z jednej strony chodnik. Codziennie tą drogą przejeżdża kilkaset ciężarówek. Dlatego mieszkańcy wolą posyłać dzieci do szkoły ścieżką przez pobliskie nieużytki. W ogóle dzieci do szkoły nie mogą iść. Tak jak moja poprzedniczka co powiedziała, idą tędy polami, no ale tam obrzucane są takimi słowami wulgarnymi, że coś okropnego. Władze Staszowa tłumaczą, że modernizacja trasy do nich nie należy. Jest to inwestycja Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach. Jest jednak nadzieja, że sytuacja się zmieni. Inwestycja znalazła się w programie operacyjnym Polski Wschodniej. Aktualnie trwa proces przygotowania dokumentacji projektowo-wykonawczej do tego zadania. Prace przy modernizacji drogi rozpoczną się w przyszłym roku.